To jest, czy to jest prawdą, że na przykład ktoś czasami, ktoś mówi, że widział zjawę na cmentarzu. Czy to faktycznie jest taka możliwość, że my możemy zobaczyć taką zjawę, że ktoś, kto odszedł, w jakikolwiek sposób nam się pokazuje, właśnie w jakimś takim przebraniu dziwnym, czy nawet w postaci ludzkiej, a wiemy, że to było nieludzkie, opowiada to jako o zjawie. Że panią, no nie, ja to, co czytam u mistyków, oni mówią, że właśnie kontakt ze zmarłymi mają. Jako zjawa wyraźna czy niewyraźna, ale tak mówią. Na przykład u nas jest jedna siostra, która mówi, że jak jej babcia zmarła, to ta babcia, ona była, nie miała rodziców, wychowywała babcia, babcia zmarła. W czasie wojny straciła rodziców. To ona mówi, że babcia jej się ukazywała i mówiła, co ma robić, gdzie pracy, przestrzegała przed środowiskiem, które było złe środowisko. Twierdzi, że babcia ją jakoś tak pilotowała w życiu. No, nie wiem, czy to, bo to nie jest przez papieża zbadanie stwierdzone, ale nie przeczy naszej religii, że wyraźnie święci mówią i święta Teresa od Dzieciątka Jezus, że ona jak będzie w niebie, to będzie jeszcze bardziej apostołować niż teraz. Święta Faustyna to samo pisze, że będzie jeszcze bardziej apostołować. Więc jest świętych obcowanie. Wierzę w świętych obcowanie. Czyli w kontakt z ludźmi, którzy żyją w łasce uświęcającej. My na ziemi, ludzie w czyśćcu i ludzie w niebie. Świętych obcowanie. I na zasadzie świętych obcowania my się modlimy za zmarłych. Oni się za nas mogą modlić. Może za siebie już nie mogą, ale za nas. Świętych obcowanie do świętych. Także to jest możliwe. Na szczęście Boże. Ja o tym karate właśnie chciałem powiedzieć, że chodziłem właśnie 2 lata na karate i tam mieliśmy zawsze przed właśnie tą zbiórką jakby medytację taką, w której tam trener nam zawsze mówił, żebyśmy się modlili. No to modliłem się właśnie tak jak po chrześcijańsku. To tak. Nie wiem, jak on to chciał. To mi się trochę też nie podobało, bo mieliśmy różne takie też stroje, na przykład kimono i takie koszulki, na których właśnie na koszulce był taki duży znak yin-yang. Yin-yang, o. I zawsze po medytacji mówiliśmy takie japońskie komendy. W jakim języku? No właśnie w takim japońskim, chińskim, ja się nie znam dokładnie, ale coś takiego. I po właśnie ukłonie, który mieliśmy do trenera i do właśnie tej sali. Uwaga, do trenera ukłon, bo on jest osobą boską. Ale jeszcze przed tym, to jak wchodziliśmy do sali, to do sali musieliśmy się ukłonić. Mówiliśmy, mogę wszystko w tym, który mnie umacnia. I to nam właśnie trener tłumaczył, że któryś z apostołów to mówił. Tak, święty Paweł, mogę wszystko w tym, który mnie umacnia. I trochę taka dziwna mieszanina. Na mieszanina, bardzo dobrze mówisz. I mi się to właśnie niezbyt podoba, chociaż trener to często w sobotę, w niedzielę z rodziną do kościoła. W ogóle ksiądz też chodził na karate. I to troszkę tak... No tak, bo nie wie, o co chodzi. No, ksiądz młody był, to możliwe. No dobrze, dziękuję za to świadectwo. Proszę Państwa, jak chodzi o wyciąganie, to jest to stopniowe wyciąganie. Ja tylko dam przykład, bo tu chłopak dał swoje doświadczenie. Ale ja miałam ucznia, to był rok 1988, to karate już w szkołach się pojawiało i mieliśmy religię w salkach. Chłopak z 6. klasy przychodzi do mnie, żeby się zwolnić z religii w salce przy kościele, bo ma ślubowanie. No ja taka zdziwiona, pytam, jakie to masz ślubowanie? A bo on chodzi na karate. Ja mówię, dobrze, ale jakie ślubowanie? Zachwiał się, bo mu nie wolno tego mówić było. W 4. klasie matka go zapisała na karate jako ćwiczenie samoobrony. I w szkole mieli ćwiczenie samoobrony. I w szkole, jak on był w 6. klasie, przyjechał mistrz z Kutna, a szkoła była w Siedlcach, wtedy religii uczyłam. Przyjechał z Kutna mistrz od karate i spośród grupy 30 osób
wybrał trzech, że ci trzej się tu nie nadają. Po prostu patrzył, jak oni walczą, widział tych trzech, to byli bardzo zdolni chłopcy. I tym subtelnym chłopcom takie bicie nie bardzo szło. I on wyczuwał, że ten chłopak jest delikatny, jemu to bicie, kopanie nie bardzo idzie. To go wybrał, drugiego, trzeciego i mówi tak, do trenera, nauczyciela w szkole. Ci trzej chłopcy na te ćwiczenia nie mogą chodzić, bo to nie jest dla nich, nie dla ich psychiki. Więc oni mają pójść do domu kultury. Będą mieli inne ćwiczenia karate. No to dobrze, nauczyciel zgodził. A już rodzice nie wiedzieli, że chłopak na karate nie idzie do szkoły, tylko do domu kultury, bo mieli zastrzeżone przez mistrza. Lepiej rodzicom nie mówić, bo się niepokoją. Starsi ludzie pewnych rzeczy nie rozumieją. To jest coś nowego dzisiaj. To jest dla was. Możecie się rozwinąć duchowo. Tamto to fizyczne ćwiczenie, a wy duchowo. No więc duchowo się rozwinąć, im to bardzo odpowiadało. Ćwiczyli medytację i ślubowania. I ja mówię do niego tak. Słuchaj, ja nie puszczę cię na ślubowania, jeżeli rodzice tego nie wiedzą. On zaczął płakać, że jeżeli on powie, to on od mistrza dostanie karę. No i teraz ja mówię, pokaż mi treść ślubowań. Ja cię nie puszczę. Dobrze, nie będę mówić rodzicom, ale cię nie puszczę, dopóki nie będę wiedzieć, co ty będziesz ślubował. Dał mi. Prosił, żeby nie mówić nikomu. Proszę państwa, 10 punktów. On mówi, to takie 10 przykazań. Owszem, nie będę nigdy się gniewał, odrzucę nienawiść. Dobra, ale było tam taki trzeci punkt. Będę zawsze przestrzegał nauki Buddy, Dharmy i Sangi. Był taki punkt. Będę się zawsze odradzał w sprzyjających warunkach. Reinkarnacja. Uratuję wszystkie istoty przez duchowy rozwój. Kto ty jesteś, że uratujesz istoty? Teraz ja się go pytam. Będziesz słuchał Buddy czy Jezusa? Dharmy czy 10 przykazań? Sangi czy Kościoła? Buddy, Dharmy, Sangi. I ten takie wytrzeszczył oczy na mnie. Ja mówię, to jesteś katolik czy nie? Będziesz słuchał Jezusa, 10 dekalogu i Kościoła, bo tu 10 punktów jest inne niż nasze 10 przykazań. To albo to, albo to. Wiecie, on się rozpłakał. I powiedział, on musi iść, bo się boi kary. Ale on z tym zerwie i mówi do mnie tak. Siostro, ja ten trzeci punkt to powiem tak. Po cichu powiem nie, będę słuchał Buddy, Dharmy, Sangi. Ja po cichu powiem nie, uratuję wszystkie istoty, ale ja muszę pójść. Ja mówię, idź. I potem on tam nie chodził. Ale on mi dał śpiewnik. Ja nie wiedziałam, że to pytanie tutaj padnie, ale on tam miał to, co chłopak tutaj mówił, że w japońskim języku. Ja się pytam, co ty śpiewałeś? On nie wie, bo to są tajemnicze słowa kosmiczne. A przepraszam, ale to były słowa do Buddy. Teraz tam były ukłony, że się kłania Buddzie. Tylko, że on nie miał przetłumaczone tych słów, tylko na ślepo wymawiał. Ale te słowa wchodzą w psychikę. I bardzo gratuluję waszemu synkowi, że miał takie wyczucie subtelne, że widział, że to coś nie tak. Czyli jego sumienie jest jeszcze dobrze postawione w łasce Bożej. Ludzie, którzy stoją na gruncie łaski Bożej, mają wyczucie. Nie umieją tego określić, ale mają wyczucie. I właśnie dziękuję za to świadectwo, bo to jest właśnie takie typowe, powolne, powolne wyciąganie. Ten uczeń, który ja mówię, to od czwartej klasy do szóstej, dopiero w szóstej go zaczęli kształtować w innym kierunku. Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. I na podstawie właśnie tego zdania Kościół wyciągnął naukę o czyśćcu, czyli nauka o czyśćcu jest znacznie młodsza od nauki o reinkarnacji. Jak siostra to interpretuje?
To znaczy, jeżeli chodzi o naukę o czyśćcu, to jest w księdze Machabeuszów, gdzie Żydzi walkę toczyli i zostali pobici. I Machabeusz, Juda Machabeusz, który walczył w obronie, to jest też wcześniejsze jeszcze niż wiara o czyśćcu, ale mówił, sprawdzali, okazuje się, że wszyscy, którzy poginęli, mieli bożki w kieszeni. I Juda Machabeusz zebrał, dobrze, Juda Machabeusz zebrał składkę, żeby się modlić o odpuszczenie grzechu tym, co polegli. Czyli jeżeli po śmierci Juda zebrał składkę, żeby się modlić, czyli po śmierci jest możliwość jeszcze odpuszczenia grzechu tym ludziom. I stąd, jak chodzi o naukę o czyśćcu, to już się tam zaczyna. Nie tylko w tym, nie tylko od tego listu. Niezależnie od tego, to i tak są młodszymi naukami, aniżeli nauka o reinkarnacji, bo sama nauka reinkarnacji też została przyjęta jako idea, że coś takiego istnieje.